Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No to prezydent Joe Beijing Biden ogłosił, że era w Ameryce na średnich, miernych, lichych i miernot nastała. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardzo. Szczególnie dziękuję wszystkim 4000 subskrybentek i subskrybentów. No i szczególnie te ostatnie 1500 subskrybentów w ciągu ostatnich 35 dni. Dziękuję bardzo. Era amerykańskiego, amerykańskich miernot nadchodzi. Nadbiega w zasadzie, została wybrana. Licha, mierna, średnia. No tak, tak idzie to w tym kierunku. Także już teraz jakaś... Czym to jest kierowane? No, ma być różnorodność i ma być włączanie. Już nie ma czegoś takiego jak wartości, nie ma czegoś takiego jak doświadczenie, nie ma czegoś takiego jak doskonałość, znakomitość. Nie, już teraz zostaje tylko średni, mierny, lichy i mizerny. W styczniu w Ameryce jest coś takiego jak SAT. SAT to jest test na studia, w zasadzie to jest test na studia. No jest matura, no ale są te SAT. No i tam część z tych tego testu, no to było wypracowanie z angielskiego, taki esej z angielskiego. No i teraz już rada koledzy, rada uczelniana, to jest taka w sumie prywatna firma, która zaczęła robić te testy tam lata temu. No i tak się wyspecjalizowało, że te SAT, no to ludzie robią na tych zamkniętych, takie są egzaminy zamknięte, no taka matura można powiedzieć. No i powiedzieli, że już tych nie będzie tej matury z angielskiego. No i również wyeliminowali najróżniejsze inne testy. No była tam jakieś chemie, matematyki, geografię i tak dalej, historię. To wszystko jest wyrzucane. Nie będzie egzaminów. No dlaczego nie będzie egzaminów? Żeby w zasadzie uprościć te wymagania dla studentów, no i żeby nie było za dużo ciężaru. Także teraz mówią, że żeby nie było za dużo ciężaru. W niektórych szkołach średnich, no w Ameryce to się nazywa high school, no ale to są szkoły średnie, od 9, 10, 11, 12 klasa, no to w niektórych tych średnich szkołach high school zrezygnowali z nagród, z klas zaawansowanych. No dlaczego? Dlatego, że zwalczają to, mówią, że zwalczają to, że efekty są akademickie, wyniki pochodzą z tego, że ludzie przychodzą z różnych szkół. No i jednak te szkoły po ósmej klasie, dzieci, studenci, którzy przychodzą do tych średnich szkół, nie dają sobie rady, no to wszystko zostało obniżone. Nie ma już lepszych, gorszych, wszyscy są jednakowi. Także zamiast zreperować problem, co się dzieje w tych szkołach od czwartej do ósmej klasy, żeby byli lepsi, nie, to ci, którzy od 9 do 12, po prostu nie będzie już zaawansowanych klas, wszyscy będą mieli średniactwo, będą mieli miernotę, będą mieli liche wykształcenie pod konto właśnie dołowania, obniżania w dół. No to jest kretyństwo. W Kalifornii socjalistycznej tam zawsze coś kombinowali. Były punkty za kolor skóry, czyli za pochodzenie. W 1996 roku przeszli na coś innego, bo już nie mogli mówić, że
punkty za czarny kolor skóry, jest więcej punktów, to się dostało. No to podeszli do tego zagadnienia holistycznego. No holistyczne, no to znaczy takie ogólnie, holy, czyli całe, całościowe. Nie patrzy się, w medycynie to znaczy, że całościowe to patrzą na człowieka, nie, że ma nerkę chorą, że ma stopę chorą, że ma raka, że ma to, że ma tamto, tylko patrzą na całego jako zdrowie, tak? Cały człowiek jest zdrowy i tak. I podeszli do wpuszczania na studia, wpuszczania, no do dostawania się na studia właśnie od takiej strony całościowej. Także patrzą na unikalne doświadczenia tego studenta. Patrzą na to, jak on miał ciężko pod górkę w domu, w szkole. Patrzą się, co tam pradziadkowie mieli za problemy i tego rodzaju. No i mówią, że wszystkie te egzaminy, no to i tak są przecież ustawione, żeby biali wygrywali. Także to nic nie ma sensu. No i wydawałoby się, że mądrzy ludzie, tak jak Martin Luther King mówi, że on chce, żeby ludzie byli oceniani przez wartość, przez znakomitość, przez doskonałość, a nie przez kolor jego skóry. No to teraz właśnie teraz najważniejsze w tym wszystkim jest kolor jego skóry. Także Martin Luther King, to on się chyba przekręca w tym grobie swoim i wydaje się, że najlepsi powinni się dostawać na uczelnię. No już się nie dostają. Nie dostają się, miernoty się dostają, wszyscy się dostają. I to nawet doszło, ta degeneracja, tej niezrozumienie równości, tak? Bo to wychodzi z tego komunistycznego równania. Mao mówił, że wszystkie te maki, które wychodzą ponad żyto czy tam zboże, no to trzeba po prostu obcinać. Trzeba po prostu obcinać. No i w Ameryce przyszedł Mao, tak? W Ameryce wszystkie te maki, które wyskakują ponad żyto, są obcinane, jest tylko średniactwo. Także mamy 2021, mamy pełny maoistowski komunizm w Ameryce. Ludzie, którzy przyjmują do pracy, rozumieją to, tak? Przyjmują w wielu firmach, jest departament, jest wydział tak zwanej różnorodności i włączania. No to chodzi o to, że są wydziały, że oni tylko patrzą pod względem, czy mamy wystarczająco homoseksualistów? Tak, nie. Czy mamy wystarczająco kobiet? Tak, nie. Czy mamy wystarczająco brązowych, czarnych, samotnych matek, sierot, przepraszam, wdów i tak dalej? I wszystko idzie z klucza. Z klucza ma być różnorodność, ma być włączanie, nie patrzą się, co umiesz, co robisz. Nie, to już nie ma znaczenia. No i już nikt nie wspomina. Już nikt nie wspomina o doskonałości, o znajomości przedmiotu. Ma być różnorodność. Bardzo wiele szkół, uczelni, koledzy, Hampshire College, czy Antioch University, czy Reed College, no to są takie znane. No to oni już nawet przestali dawać oceny. Oni już nie oceniają A, B, C, D, bo w Ameryce no to są literowe, nie, czyli nie ma tych piątek, czwórek, trójek na szynach i tak dalej. Jobs, Steve Jobs, to on był przez 6 miesięcy właśnie w Reed College. No to on brał kaligrafię, pisał miał kaligrafię, brał taniec i Szekspira, tak, także to było, angielski brał na temat Szekspira. No i teraz ci studenci w tym Reed College, no to dostają, kończą te studia, takie badziewie jakieś, nie wiadomo na podstawie czego. Dostają jakieś średnie oceny na klasę, nie indywidualnie, tam już się nie rozdziela, tylko o, średnio klasa dostała to. 3 z plusem, czy 4 z minusem. Jeden mógł, kiedyś to dostawał piątkę, a drugi trójkę, a teraz mówią, wszyscy dostali średnio 3,5. No to jest idiotyzm. Wszystkie egzaminy, wszystkie te
cokolwiek tam robią, no to nie jest oceniane, tylko jest duże, duże komentarze tych profesorów i tłumaczenie, i tłumaczenie, i tłumaczenie. No, czy to jest normalne? No nie, to nie jest normalne. Każdy normalny powinien to rozumieć i myślę, że każdy chyba nawet nienormalny to rozumie. Nawet nienormalny rozumie, że jeżeli wszyscy dostaną medale, złote medale, no to w zasadzie nikt nie dostaje złotego medalu. No, normalny to rozumie, ale jak myślicie? Nienormalny rozumie to, że jak wszyscy dostaną złote medale, to nikt nie dostaje medalu? No, na pewno ktoś napisze, że wszyscy dostają medale, to jest dobrze. No bo po co pchać studentów, ludzi do tego, żeby myśleli? Trzeba w zasadzie wycisnąć politykę, tak? No i tu się polityka. W niektórych koledziach niektóre książki są zakazane. Odyseja Homera zakazana. Przygody Huckleberry Finna zakazane. No, większość chyba czytaliście Huckleberry Finna, zakazane. Szkarłatna litera A. No to jeżeli czytaliście, to nie czytali, to czytaliście, no ale to się dzieje tam w 1860-tych latach. Kobieta tam zdradziła i ona ma literę A, bo urodziła dziecko z jakimś tam kochankiem. Też jest zakazane. Dr. Seuss. Dr. Seuss, no to jest taka bajka z lat tam 1950-tych, 60-tych. No nie bajka. To dla dzieci takie pierdoły, takie rymowanki dziecięce są. Też to jest niezakazane, no bo rasistowskie jest, no nie pasuje. No w zasadzie dzisiejszym komunistom nie pasuje. Na Brown University, no to jest drogi uniwersytet, to jest 60-70 tysięcy rocznie, no to tam w zasadzie to mają otwarte nauczanie. Tam przychodzą ludzie, no i studiują to, co chcą, jak co chcą i mają tą giętkość, żeby odkryć to, co kochają. Za 60 tysięcy, ha, i ci rodzice płacą, to brzmi w zasadzie jak jakiś obóz rozrywkowy dla szczeniaków 15-16-letnich w czasie lata, a nie college, nie uniwersytet. No ale tak to jest. Rząd robi to samo. Joe Biden, no on w zasadzie został kandydatem na prezydenta, no bo był taki środkowy, no w zasadzie tam chyba wybrany był dlatego, że sznurkami widać, że jest pociągany za sznurkami, no ale był takim kompromisem komunistów. I no w zasadzie poza tym sfałszowaniem to jednak znalazł poparcie, no ale on proponuje to jednak tą liche społeczeństwo, mierne społeczeństwo, średnie społeczeństwo. Preferuje miernoty, preferuje. Nie ma potrzeby do doskonałości, nie ma potrzeby do pracy, nie ma potrzeby do znakomitości. Proponuje $15 minimalną stawkę za godzinę. No to jak będzie minimalna stawka za godzinę, to komu będzie się chciało pracować? Kto będzie chciał być czy brygadzistą, czy kierownikiem, czy inżynierem? Większość tych ludzi po prostu będzie patrzyła, że będzie dostawała, tak? Proponuje ten $1400 check stimulus, czyli na te ożywienie, no to też, no ale to też ludzie, którzy zapłacili w podatkach 800, a dostaną 1400, no to są zadowoleni. Ale jak ktoś zapłacił 10 tysięcy w podatkach, a dostanie 1400, no to dostaje z powrotem swoje pieniądze. Na bezrobocie też proponują $400. Wielu ludziom się nie chce szukać pracy przy tych jakichś takich badziewnych czekach za bezrobocie, no ale woli dostać coś za coś. No i to powoduje nieustanny
nieustanne państwo zasiłkowe. To jest nieustanne państwo zasiłkowe i co to powoduje? No powoduje, że ci, którzy pracują, co są robotni, co pracują nadgodziny, będą płacili coraz większe i większe płatki, no podatki. No po co pracować, jak wujek sam w zasadzie zapłaci pieniądze, a część gamoni będzie spekulowała na GameStop, czy tam na Dogecoin i będzie się, im się wydawało, że to jest prawdziwe życie, że to jest prawdziwe życie, że tak się robi forsę, tak? Pieniądze od państwa albo spekulacja kretyńskimi jakimiś giełdami. No, redystrybucja, no to jest w zasadzie z definicji jest przeciwko zasłużeniu, przeciwko pracy, przeciwko jakiejś inicjatywie, przeciwko robotnym ludziom. Jeżeli ludzie są pracowici, no to cała ta redystrybucja przychodzi, mówi, ty masz dwie krowy, to oddaj jedną krowę, tak? Nikt się nie pyta, skąd ten chłop ma tą krowę, tylko mówią, oddaj krowę temu, której nie ma. A jeżeli ten, co nie ma, przechlał, przepił, czy przegrał w karty, no to już nie ma znaczenia. Ma być redystrybucja. No i to jest to samo. Jak ktoś ma pieniądze na giełdzie, zabierają w podatkach. Jeżeli pracuje więcej z nas godzinami, zabierają w podatkach. Ciągle proponują podatki od bogactwa i tak dalej, i tak dalej. Cała ta nauka środowiskowa, no to też jest w zasadzie kradzież. To jest kradzież pieniędzy z oddawanie Indiom, Chinom, a kradzenie z Ameryki, bo te wszystkie te kontrakty węglowe na te zanieczyszczenia, no to jest redystrybucja. Zabrać bogatym, oddać biednym. No teraz zarządzającym Bernie Sanders, no to jest komunista, on w 1980 roku, no to był w podróży poślubnej w Moskwie, no to on zostanie tym w Senacie, w komitecie zarządzającym komisją budżetową, senacką komisją budżetową. Komunista zostaje dyrektorem czy ministrem budżetu. No to jest paranoja. No, staruszek w rękawiczkach. Komunista zostaje ministrem budżetu. To jest... I co się wtedy zaczyna? No z nimi się zaczyna po prostu średniactwo, miernoty i liche charaktery zaczynają rosnąć w siłę. Tak samo Obama. Obama dostał, powiedzmy, Nagrodę Nobla. Możliwe, że Biden dostanie pokojową Nagrodę Nobla. No ale jak już Biden dostanie Nagrodę Nobla, Obama dostał, no to co już bardziej może być rozwodnione niż kretyńska Nagroda Nobla. Atakują wszystko. Atakują giełdę, atakują ludzi, którzy zarabiają. Mówią, że ludzie, którzy robią coś doskonale czy znakomicie, rozszerzają tą dziurę, te nożyczki pomiędzy warstwami społecznymi i rozszerzają dziurę pomiędzy i te nożyce pomiędzy warstwami rasowymi. No i to jest główne ten idiotyzm tego wyrównywania. Wszystko jest wyrównywane w dół, bo dół nie może podskoczyć do góry, to trzeba obciąć głowy, trzeba obciąć maki ludzi wśród tego żyta. Równość. Jaka to równość, tak? Jaka to równość, jeżeli to no zaniża to wszystko. Także komunizm Bidena zamienia się w komunizm Mao Tse-tunga. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Zasubskrybowałeś w ciągu ostatniego miesiąca.
Czy zasubskrybowałeś? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmu. Przesłanie dla konserwatystów. Dziękuję za to, że uważacie, że Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja, to jest coś ważnego. Ostrzegam. Przypominam socjalistom głosującym na komunistów w Ameryce, że jednak Biden, tak jak widać, no, średniactwo wprowadza. Nie jest to dobre. Po co on to wprowadza? No, on po to wprowadza, żeby tylko rząd, żeby urzędnicy, żeby politycy, żeby oni byli najlepsi. A wszyscy inni, żeby była szara masa. Szara masa łatwa do kontrolowania. Zdrowia dla normalnych.